Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Siostry i bracia, te słowa po raz pierwszy na kartach Starego Testamentu pojawiają się w Księdze Wyjścia i znajdują się tuż przed ogłoszeniem 10 Bożych przykazań. Bóg uświadamia swój lud, że jest ich Bogiem. Ja jestem Pan, Bóg Twój. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia może zastanawia się: Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego nie mogę Ciebie doświadczać? Dlaczego nie mogę Ciebie zobaczyć, usłyszeć? Dlaczego zło, choroby, ból, tragedie, nieszczęścia stają się moim udziałem? Boże, gdzie Ty jesteś? Te słowa, które Bóg wypowiada do swojego ludu, którego wyprowadził z ziemi egipskiej, Bóg powtarza bardzo często na kartach Starego Testamentu. One często się powtarzają. Ja jestem Pan, Bóg Twój. Siostro i bracie, czy uświadamiasz sobie, że Ty masz Boga? Czy masz świadomość, że ten Bóg, z którym przyszedłeś się dzisiaj spotkać, jest Twój? Że Ty należysz do Niego? Jezus tego Boga nazwie Ojcem i powie, że Ojciec sam was miłuje. On sam was kocha. Nazywając Boga naszym Ojcem, Jezus chce, byśmy nieustannie sobie uświadamiali, że ten Bóg jest bliski naszemu sercu. Że każdy z nas jest dla Niego bardzo ważną osobą. Do tego stopnia, że On nie zawahał się oddać własnego Syna na śmierć, abyśmy mieli życie. Tak bardzo nas miłuje, tak bardzo nas kocha. Synowie Izraela przychodzą w pewnym momencie swojej historii do Egiptu. Przychodzą za chlebem, bo w Kanaanie panował ogromny głód. Jakub wraz ze swoimi synami przybywa do Egiptu za chlebem. Przychodzą, bo tam w Egipcie jest Józef, który wcześniej został posłany przez Boga, choć jego przybycie do Egiptu naznaczone było ogromnym bólem, zdradzony przez własnych braci. Staje się niewolnikiem, a później za to, że chce być wierny Bogu, chce zachować Jego przykazania, chce być lojalny wobec swojego Pana, zostaje wtrącony do Egiptu i staje się niewolnikiem. Przechodzi, można powiedzieć, przez piekło, przez ogromny ból, cierpienie, bycie odrzuconym przez tych, z którymi się wychował, których tak bardzo kochał. W jednym momencie traci wszystko, a później
kiedy spędza 2 lata w więzieniu, też ma świadomość odrzucenia. Jako niewolnik musiał sobie uświadamiać, że do końca życia nie wyjdzie już z więzienia. Gdyby był Egipcjaninem, mógłby liczyć na akt łaski. Ale jako niewolnik, Hebrajczyk, miał świadomość, że do końca życia spędzi w więzieniu. Tymczasem Boże plany były całkiem inne. Bóg poprzez to trudne i bolesne doświadczenie, jakie miało miejsce w życiu Józefa, zarówno to sprzedanie jako niewolnik przez swoich braci, a później wtrącone do więzienia, był przygotowywany po to, by uratować nie tylko Egipt, ale również swoją rodzinę. Tych, którzy go się wyparli, którzy go zdradzili, którzy go sprzedali. Staje się ich wybawicielem z głodu. Ratuje ich przed śmiercią. Bóg, zanim przyprowadza Jakuba do ziemi egipskiej, najpierw posyła tam Józefa. Egipt to miejsce, w którym w tamtych czasach panował okultyzm, magia. Egipt był w tamtych czasach potężnym państwem okultystycznym, gdzie zło sprawowało swoją władzę. Bóg tych, których kochał, posyła do Egiptu, do tego właśnie miejsca. Jedni zostają zmuszeni, bo panował głód, a drudzy, w przypadku Józefa, zostają posłani, by uratować tych, którym ten głód zagraża. Jeżeli popatrzymy na Egipt, w którym synowie Izraela zamieszkali, to było to dla nich wspaniałe miejsce. Osiedlili się w najlepszej części Egiptu, w ziemi Goszen. Ziemia była tam bardzo urodzajna, niczego im nie brakowało. Można powiedzieć, że byli szczęśliwi, żyli sobie spokojnie. Nikt nawet nie myślał o opuszczeniu Egiptu. Oni wzrastali pośród kultu pogańskiego. Ich dzieci patrzyły na ogromne posągi faraonów, słyszały zaklęcia, pogańskie modlitwy. Ich dzieci były świadkami kultu, ale nie Jahwe, ale różnych bóstw. Bóg, chcąc uratować swój naród, czyni ich niewolnikami. Inaczej mówiąc, dopuszcza niewolnictwo, aby synowie Izraela poczuli się źle w Egipcie. Siostry i bracia, nasze życie często przypomina Egipt. Bardzo często człowiek wije sobie wspaniałe gniazdo samotności. Zamyka się przed drugim człowiekiem w swym egoizmie. I czuje się z tym dobrze. Dopuszcza do serca zazdrość, nienawiść. I często czuje się z tym dobrze. Kiedy święty Paweł pisał list do Tymoteusza, napisał między innymi takie słowa. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi,
wynośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, bardziej miłujący rozkosz niż Boga. Te słowa są skierowane do pierwszych chrześcijan. Te słowa są skierowane również i do każdego z nas. Czyż one nie spełniają się w naszych czasach? Czy nie jesteśmy tego wszystkiego świadkami? A czy przypadkiem nie dotyczą też i naszego serca? Wydaje mi się, że podobnie jak w Egipcie i my w pewnym momencie naszego życia poczuliśmy się zbyt pewni i zapomnieliśmy, że jest Pan Bóg. Pan Bóg, który chce być naszym, moim Bogiem. Więc Bóg dopuszcza konkretne zło po to, aby poruszyć nasze serce, aby uświadomić sobie, że jesteśmy w Egipcie, w domu niewoli. Izraelici, kiedy stali się niewolnikami w pewnym momencie swojej historii, zaczęli jako niewolnicy robić cegły. Polegało to na tym, że cięto na drobne kawałki słomę i mieszano ją z gliną, z błotem. Jako niewolnicy zaczęli babrać się w błocie. Taki był ich los. Ale ta sytuacja bardzo często przypomina mi sytuację wielu chrześcijan, którzy też babrają się w błocie. Takim błotem, Egiptem, dzisiaj w sposób szczególny jest okultyzm. Człowiek zapomina o Bogu, a idzie do bożków. Zajmuje się czarami, magią, korzysta z usług wróżek, posługuje się amuletami, które rzekomo mają go chronić czy przynosić szczęście. A jak cierpi czy choruje, idzie do bioenergoterapeutów, którzy obiecują im zdrowie. Nie potrzebują Boga. Dzisiejszy wierzący człowiek tak bardzo przyzwyczaił się do Jezusa, że nawet nie uważa go za Boga. Nie traktuje go jako Boga, który ma moc. Więc i nie oczekuje od niego ani uwolnienia, ani uzdrowienia, ani jakiejkolwiek pomocy. Szukamy tej pomocy poza Bogiem. Szukamy tej pomocy u człowieka. Synowie Izraela, kiedy byli w Egipcie, tak naprawdę, przynajmniej jakaś część z nich, wcale nie wzywali Boga. Im Bóg nie był potrzebny, bo wszystko mieli. Na pewnym etapie historii Abrahama jest taka sytuacja, kiedy Abraham też nie potrzebuje Boga. Kiedy Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego i przybył do Kanaanu, ta jego droga z Ur Chaldejskiego do Kanaanu jest usłana stawianiem ołtarzy, wzywaniem imienia Boga. Ale kiedy nastał głód w Kanaanie i Abraham udał się do Egiptu, Słowo Boże już nie mówi, że Abraham wzywa Boga. Abraham wszedł na drogę kłamstwa, bojąc się o własne życie, namawia swoją żonę, aby kłamała, mówiąc, że jest jego siostrą. Pokazuje w ten sposób swój egoizm.
swoje jakby zniewolenie, zaślepienie. Bardziej ceni swoje życie niż życie swojej żony. Woli narazić na śmierć czy na zhańbienie tę, którą kocha, niż siebie. Ale w tym czasie Abraham też nie wzywa Boga. Może właśnie dlatego, że nie wzywa Boga, ucieka się do kłamstwa. Może właśnie dlatego, że nie liczy na Boga, sam sobie musi zapewnić bezpieczeństwo. I podobnie też było w historii synów Izraela będących w Egipcie. Oni nie liczyli na Boga. Oni liczyli na siebie. Dlatego Bóg musiał dopuścić ten stan niewolnictwa, aby w tym Egipcie poczuli się źle. Może właśnie Bóg dopuszcza takie czy inne choroby, problemy czy trudne sytuacje, żebyśmy też poczuli się źle i uświadomili sobie, że w naszym życiu brak jest Boga, że gdzieś po drodze zagubiliśmy Boga i Jego Słowo. Ale w Egipcie byli tacy synowie Izraela, którzy się modlili, którzy wołali. I dzięki temu, że była grupa osób, która wołała do Boga: Boże, potrzebujemy Ciebie. Boże, liczymy na Ciebie. Boże, oczekujemy, że przyjdziesz nam z pomocą. Bóg zaczął działać. Siostry i bracia, popatrzmy, że w tej modlitwie synów Izraela zanoszonej do Boga jest coś niezwykłego. Oni zaczęli się modlić, a Bóg zaczął działać. Powołał do istnienia Mojżesza. Ci, którzy się modlili, o tym nie wiedzieli, że Bóg już zaczął działać, że modlitwa już została wysłuchana, że na dworze Faraona rośnie ten, który ich wyprowadzi. Jakże często wydaje nam się, kiedy modlimy i nie widzimy rezultatów, że Bóg nie działa, że Bóg o nas zapomniał. Ta historia pokazuje, że kiedy synowie Izraela się modlili, nie wiedząc nawet o tym, na dworze Faraona wzrastał ktoś, kto będzie narzędziem w ręku Boga, by ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Więc kiedy my się modlimy, Bóg już działa, nawet jeśli nie widzimy rezultatów naszej modlitwy. Może właśnie, kiedy my w naszych rodzinach dostrzegamy zło, okrutne zło, które niszczy naszych bliskich i modlimy się, nawet sobie nie uświadamiamy, że Bóg już zaczął działać, chociaż nie widać rezultatów naszej modlitwy. Może ten obraz z Księgi Wyjścia jest dla nas takim znakiem: dopóki ty się modlisz, Bóg działa. Bo modlitwa to taka przestrzeń, w której pozwalamy Bogu działać. Mówimy: Panie Boże, czyń, co uważasz za stosowne. Uczyń, co według Ciebie jest najlepsze dla tego człowieka, dla mojej rodziny. I kiedy pojawia się Mojżesz, który mówi, że został posłany przez Boga, i oto nadchodzi dzień uwolnienia, synom Izraela wcale nie dzieje się lepiej, ale jeszcze gorzej. Jeszcze bardziej są uciemiężeni. Nie dostarczano już im słomy, sami musieli zbierać. Ich los staje się jeszcze gorszy. Więcej bólu, więcej cierpienia, więcej batów i żadnego światła na uwolnienie. Bóg posyła Mojżesza, aby ich uwolnić, a synom Izraela dzieje się jeszcze gorzej. Jeśli doświadczamy jakiegoś zniewolenia, jakiegoś zła, jeśli czujemy się jak synowie Izraela w Egipcie i w pewnym momencie, kiedy się modlimy, widzimy, że jest jeszcze gorzej, to znak, że Bóg już zaczął działać. Że wysłannik Boga stoi u naszych drzwi, aby wyprowadzić nas z tego zła. To nasilenie zła jest znakiem, że wyzwolenie jest już bardzo, bardzo bliskie.
I rzeczywiście, kiedy Mojżesz stanął przed Faraonem, zaczął czynić znaki, niezwykłe znaki. I tutaj możemy zobaczyć, że dla synów Izraela te znaki są objawieniem się Boga. A dla synów Egiptu te znaki stają się plagami. Dla tych, którzy nie uznają Boga, znaki stają się plagami. Dla tych, którzy wierzą w Boga, są to znaki objawienia się Bożej miłości, Bożej mocy. Siostry i bracia, wydaje mi się, że w naszym życiu często jest podobnie. Zaczynamy się modlić, a zło jeszcze bardziej szaleje. Pewna osoba przyszła na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie, prosić Boga, aby uwolnił jej rodzinę od zła. W jej rodzinie nie było miłości, w jej rodzinie nie było dobra, były przekleństwa, były złorzeczenia, były nieustanne kłótnie. W czasie modlitwy poczuła ogromny pokój. Poczuła, że Bóg ją dotknął. Ona z ogromną nadzieją wracała do swojego domu. Była radosna i pełna pokoju. Kiedy weszła do domu, rozszalało się piekło. Bez żadnych powodów jej mąż uczynił jej awanturę. Do tego stopnia, że zaczęła płakać. I pytała się Boga, dlaczego? Kiedy przyszła do mnie, aby wylać swój żal, powiedziałem jej, słuchaj, jeśli modliłaś się za swoją rodzinę i był taki atak zła, to znaczy, że wybawienie jest bardzo bliskie. Nie bój się, dziękuj Bogu, że twoja modlitwa została wysłuchana. I proszę sobie wyobrazić, że ta osoba zaczęła dziękować Bogu za każdy przejaw agresji męża. I nie trzeba było czekać długo. Zło musiało opuścić ten dom. Nie tylko ona, ale jej cała rodzina zaczęła uczęszczać na Eucharystię. Mąż, jej dzieci zostały uwolnione od jakiegoś zła, które objawiało się przez agresję, przez kłótnie, przez złości, przez przekleństwa. Pewna osoba sparaliżowana, cierpiąca na jakąś dziwną chorobę, dotykająca nerwów, nie mogła spokojnie wyleżeć w łóżku. Każdy ruch sprawiał jej ogromny ból. Będąc wcześniej na mszy świętej o uzdrowienie, usłyszała, że Pan Bóg jest jej Bogiem, jest jej Ojcem. I bardzo często przychodzi przez doświadczenie cierpienia po to, aby objawić swoją miłość. I kiedy, będąc już sparaliżowaną osobą, leżącą na łóżku, przypomniała sobie te słowa, pomyślała tak. Ta choroba to jest jak dom niewoli, jak Egipt,
nic nie może zrobić o własnych siłach, a każdy ruch sprawia jej ogromny ból. Pomyślała więc, skoro choroba jest taką przestrzenią, takim miejscem, w którym objawia się Bóg, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poprosić Go o uzdrowienie. I wypowiedziała bardzo proste słowa: Panie Jezu, skoro jesteś tutaj, to mnie uzdrów. I po tych słowach wcale nie poczuła się lepiej. Mówi, że ten ból jakby dało sobie znać we wszystkich komórkach całego jej ciała. Poczuła ogromny ból i ogień, który od czubka głowy przeszedł przez całe jej ciało aż do stóp. Wystraszyła się tego bardzo, bo nie wiedziała, co się dzieje. Ból się nasilał i do tego stopnia, że myślała, że umiera. I mówi: Panie Jezu, co się ze mną dzieje? Ale kiedy ten ból przeszedł, uświadomiła sobie, że już go nie odczuwa. Spróbowała poruszyć ręką i nie odczuła bólu. Nogą i nie czuła bólu. W końcu wstała i zaczęła chodzić. Kiedy dawała to świadectwo, w zakrystii, pokazywała, że może chodzić, skakać, tańczyć. Od tego momentu, była to osoba około 60, ani razu nie chorowała. Choć do tego momentu miała różne schorzenia i brała wiele lekarstw. Pan ją uzdrowił. Wiele świadectw osób uzdrowionych mówi, że zanim przyjdzie uzdrowienie, jest nasilenie choroby. I tak samo jak chodzi o uwolnienie, bardzo często uwolnienie jest poprzedzone nasileniem się zła, które chce zniechęcić człowieka do dalszej modlitwy. Co by było, gdyby synowie Izraela przestali się modlić? Co by było, gdyby zwątpili? Być może pozostaliby niewolnikami. Ale ta historia ma jeszcze i inny sens. Zło, które dotyka człowieka, chce zabrać mu wolny czas, jaki pozostaje po pracy, aby nie myślał o Bogu. Więc kiedy synowie Izraela zaczęli sami zbierać słomy, aby później z niej wyrabiać cegły, mieli tego czasu już bardzo mało. Ale mimo to była jakaś część synów Izraela, która mimo wszystko w czasie tej pracy, jak i później leżąc na łożu, gdy odpoczywali, wzywali imienia Boga i dzięki temu doświadczyli łaski uwolnienia. Kiedy my natomiast doświadczamy zła, problemów, trudnych sytuacji, kiedy to się wzmaga, o wiele częściej przestajemy się modlić, rezygnujemy z modlitwy. Łatwiej nam jest się modlić wówczas, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy nie mamy problemów, kiedy jesteśmy zdrowi. Ale kiedy wszystko się traci, kiedy nieszczęście idzie za nieszczęściem, cierpienie goni cierpienie, choroba postępuje za chorobą, wydaje nam się, że już nie ma sensu dłużej się modlić i trwać przy Bogu, bo gdzież On jest? Ci Izraelici, którzy byli w domu niewoli, tam doświadczają Boga. W domu niewoli, pośród ogromnego bólu i cierpienia. Doświadczyli Boga, kiedy byli niewolnikami w konkretnych znakach. I w życiu naszym dzieje się podobnie. To właśnie kiedy chorujemy,
Kiedy przeżywamy różnego rodzaju tragedie, problemy czy trudne sytuacje, nawet jeśli ich nie rozumiemy, doświadczamy Boga. Bóg nam się objawia, przychodzi nam z pomocą. A to zło, które daje się we znaki, jest po to, abyśmy wołali do Boga. Wołaj, a odpowiem Tobie, mówi prorok. Wołaj, odpowiem Tobie. Chcemy dzisiaj, jak i w czasie tego forum, wołać do Boga, bo On jest naszą nadzieją. Chcemy uświadomić sobie, że On jest naszym Bogiem. Chcemy zwrócić uwagę na nasz Egipt, na to wszystko, co trzyma nas w niewoli i sprawia, że tak trudno nam jest wołać do Boga. Chcemy poprzez modlitwę, poprzez adorację uświadomić sobie, że to właśnie w czasie modlitwy, w sposób szczególny, możemy zobaczyć znaki Bożej obecności. A tym znakiem może być moja choroba, że Bóg jest. Problem czy trudna sytuacja. Dla kogoś, kto wierzy, będzie to znak. Ale jeśli uważamy to już za plagi, to jest to znakiem naszej niewiary, że gdzieś zagubiliśmy Boga. Jam jest Pan Bóg Twój, który wywiódł Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Siostry, bracie, czy Bóg jest Twoim Bogiem? Czy Ty masz swój Egipt? Czy potrafisz dostrzec ten Egipt? Czy masz już dość niewoli? Czy chcesz wołać do Boga? I czy Ty widzisz już znaki, że Bóg przyszedł do Ciebie, nawet jeśli Ty Go nie wołałeś, ale może Twój mąż lub Twoja żona lub Twoja matka lub ojciec, a może Twój przyjaciel wołał do Boga i On już przychodzi Ci z odpowiedzią poprzez znaki, ale dla Ciebie one są plagami, bo jeszcze nie dostrzegłeś Boga. Może właśnie to forum będzie dla Ciebie okazją, aby Go dostrzec i zobaczyć, że obfitość znaków w Twoim życiu jest zapowiedzią Twojego uwolnienia.